Cześć moi kochani, witam was, nie witam, bo nic nie słyszę, witam was serdecznie w czwartych eliminacjach do mojego setupu. Haha, dzisiaj was zaskoczyłem i to ja jestem wcześniej, nie spóźniłem się, tak jest. Dzisiaj ja jestem wcześniej. Lagi odświeżać, F5 odświeżyć stronę i wszystko powinno wrócić do normy. Ewentualnie jeszcze mogę wysłać SMS-a do domu, żeby nie używali internetu. Dajcie mi chwilę, zaraz to zrobię. Jestem wcześniej, ponieważ dzisiaj z afterka niestety będą nici, ponieważ dziecko mam samo w domu, które właśnie chyba siedzi na necie i będę musiał iść do niego zaraz po eliminacjach. Także przykro mi bardzo, przepraszam bardzo z góry, ale afterka dzisiaj nie. Może w tygodniu się jakiegoś live'a uda trzasnąć samymi pytaniami jakiegoś takiego. O. Nie używaj neta, 4 wykrzykniki poszło. Dobra. F5 na telefonie też się da podobno. Jak ktoś ma jeszcze z klawiaturą, to Nokia były takie z klawiaturą QWERTY i tam miały też funkcyjne na górze. N9 chyba, N8, nie pamiętam, ale były fajne, takie rozsuwane. Dobra, jeszcze mamy czas, to jeszcze powiem wam, co u mnie słychać, a później zapytam, co u was słychać, albo inaczej, co u was słychać. Chociaż teraz mamy mało czasu na czytanie czata, a zapewne jest opóźnienie kilkunastu sekund między tym, co ja mówię, a tym, co się wam wyświetli. No niestety. Witajcie na polskim YouTubie. Ja sobie tylko zobaczę jeszcze. Tu wszystko jest ok. Rozumiem, że u was wszystko ok, tak? To dobrze, cieszę się bardzo. U mnie no, powiedzmy, że też w miarę ok. Roboty jak zwykle dużo. W tym tygodniu będzie film z jedną modernizacją. Odpisuj sobie peceta na żywo, znaczy nie na żywo. Odpisuj sobie peceta w praktyce będzie z jednym komputerem. I będzie też parę fajnych testów, ale to zobaczycie. Czekasz na święta już niedaleko, tylko 2 tygodnie niecałe i już mamy święta i za 2 tygodnie, równo 25, finał mojego setupu 3. sezonu. Także przygotujcie się święta, jak macie czas, z telefonami, z tabletami, z komputerami, usiądźcie też prawdopodobnie o 20, ale to jeszcze wam potwierdzę, będzie finał, świąteczny finał. Mam nawet pomysł na specjalne przebranie na ten wieczór, ale to zobaczycie na live. Nie będę uprzedzał faktów i od razu powiem, że za Renifera się nie przebieram, jakby ktoś domniemywał. Dobra, moi drodzy, wybiła godzina 20. Zacznijmy dzisiaj wyjątkowo punktualnie, a nawet wcześniej, jak żeśmy zaczęli. Mamy dzisiaj 4 kandydatów i powiem wam, że są fajne setupy. Fajne setupy. I taka niespodzianka od jednego z widzów, który przysłał jeden setup, będzie film. Niestety nie będę mógł go wam puścić z dźwiękiem, ponieważ muzyka, która jest w tym filmie, zaraz YouTube mi zablokuje film do wyświetlania, bo nie ma licencji i tak dalej, ale film zobaczycie. Muzyka jakaś leci chyba ode mnie w podkładzie, więc może akurat się trafi, że się wkomponuje. Ale dobra, nie uprzedzajmy faktów. Już niestety... To chyba ty, acetylen. Już niestety czat sobie chowam i startujemy z czwartymi eliminacjami 3. sezonu. 3 kandydatów, zaczynamy od pierwszego. Już tylko popatrzę, żebym czegoś nie sknocił. Bardzo proszę, Grzechu. Grzesiek przysłał nam taki oto setup. Za chwileczkę wam powiem, co Grzesiek ma, ale wcześniej wam powiem parę słów o Grześku, ponieważ Grzesiek już występował w moim setupie. Nie pamiętam, w którym odcinku, ale był już jego komputer, ale nie ten komputer, ponieważ to jest nowo zbudowany przez Grześka komputer. Nie powiem, że specjalnie pod mój setup, bo to raczej nie o to chodzi, ale generalnie wymienił i zbudował sobie nową jednostkę centralną. Także... kwalifikuje się jak najbardziej do pokazania, ponieważ jest to nowy komputer. Ja nie wymagam, żebyście przebudowywali swoich pokojów, biurek i tak dalej, ale zawsze mówiłem, że można przysłać jeszcze raz i odpowiadałem na maile swoje zdjęcia do mojego setupu, jeżeli posiada się nowy komputer, bądź też chcecie zgłosić na przykład kogoś z rodziny. Też nie ma żadnego problemu. Dobrze, przeczytajmy, co ma Grzesiek w swoim nowym komputerze. Ja może zacytuję Grześka, bo tutaj mi napisał kilka słów od siebie. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że komputer będzie szedł do rozbudowy, bo procesor był kupiony do testu
o którym za chwilę, i grafika jest kupiona tak, żeby był w miarę równo wydajnościowo. Koniec cytatu. A nie, początek cytatu drugiego. Grzesiek pisze dalej. Tak więc procesor to i3-6100, który standardowo ma taktowanie 3,7 GHz, ale dzięki płycie ASRock H170 Pro 4 Hyper, która ma oddzielny generator BCLK, na laminacie mogę podkręcić procesory Skylake'a z zablokowanym mnożnikiem, bez obawy, że Intel zablokuje to kiedyś. Więc procesor podkręciłem do 4,4 GHz na napięciu 1,25 V i osiąga przy obciążeniu tylko 57 stopni. To teraz przyjrzyjmy się, co Grzesiek ma w swoim nowym setupie. Bardzo proszę. Przepraszam, będę chrypiał dzisiaj. To jest stanowisko Grześka. Monitor LG 29UM68P z wymienioną podstawą na uchwyt VESA mocowany do biurka. Model ma Clean MC690, jakby ktoś był zainteresowany mocowaniem monitora do biurka. Myszka Tracer 503, klawiatura Modcom MC800M i słuchawki Creative Arvena Live podłączone do zewnętrznej karty dźwiękowej Maya U5. Nie będę już kombinował, że po angielsku będę czytał. Do tej karty podłączone są też kolumny Microlaba Solo 7C. To jest to, co widać na stanowisku Grześka. Proszę bardzo, w pełnej okazałości zestaw Grześka, setup Grześka przy zgaszonym świetle. Świeci się klawiaturka, myszka, monitor i cały nowy zestaw na biurku Grzegorza. Ładnie to, fajnie, z daleka wygląda, nie powiem. Podoba mi się. A to takie ujęcie nawet z kosą, chyba z CSGO. Nie pytajcie mnie, bo nie jestem graczem CSGO, więc nie wiem, jaki to jest model kosy, ale tak mi się kojarzy, że chyba takie w CS-ie są. Ale też mnie nie tutaj oskalpujcie, jeżeli to nieprawda. Komputer. Bardzo fajny. Mała paczka. I już wam mówię, co tam Grzechu poupychał do środka. To, że procesor i3-6100 to już wiecie, to, że płyta ASRocka H170 Pro 4 Hyper też już wiecie, do tego 8 GB pamięci DDR4 2400 MHz, zasilacz Corsair CX650 ukryty na dole w piwnicy w obudowie, obudowa NZXT S340, dysk Seagate'a 1 TB, a drugi na system Crucial BX100 256 gigabajtów. Przeduszki Gelida z nałożonymi grzebieniami. To faktycznie fajnie wygląda. Te przeduszki jeszcze... Jezu, jak to patrzeć? Tak patrzeć. Te przeduszki... Nie, nie mogę tak. Te przeduszki faktycznie już nie są drogie. Komplet można kupić za ponad 100 zł. A jest to fajna rzecz, bo naprawdę bardzo zmienia wygląd naszego komputera. Nie trzeba wymieniać całych kabli. Teraz mamy takie czasy, że nawet przeduszki można kupić. Jeżeli ktoś nie może sobie kupić, to może sobie zrobić, bo te oploty można sobie kupić indywidualnie. Dlatego druciki troszkę wprawy w lutowaniu. Złączki, kostki są po parę groszy na Allegro i można sobie za parę złotych zmontować ładne kable. Największy jest problem chyba w przeduszkach z dostaniem grzebieni, które te kable trzymają. Ale myślę, że też by się gdzieś to tam znalazło. I tutaj screen z CPU-Z Grzechu nam podsyła z podkręconym procesorem. Z dowodem na to, że faktycznie tak go podkręcił. I trójeczka Skylake, bardzo proszę. 4440, prawie 2 MHz. Oczywiście to jest tam łamane przez szynę, bo jest szyna na 120 MHz ustawiona. Także bardzo fajny wynik, bardzo ładnie podkręcona i trójka. Da się, jak najbardziej się da. Szkoda, że tych płyt, na których to można kręcić, jest niestety mało. No ale jak się już taką trafi, to faktycznie warto wykorzystać jej potencjał, nawet na procesorze, który nie ma literki K na końcu. I jeszcze raz z pełnej okazałości stanowisko Grześka. I teraz uwaga, niespodzianka, będzie film. Grzechu nagrał nam film. Jest to pierwszy film od mojego widza, więc postanowiłem, że puszczę wam go. Także zamieniamy się, może nie w słuch, bo tak jak mówiłem, nie mogę puścić niestety wam muzyki z tego filmu. Jest tam jakiś kawałek popowy i uwaga, 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 gdzie to przełączyć, żebym nic nie zepsuł. Jest, startujemy. Patrzcie, jak Grzechu ma w swoim pokoju. Dyskotekowo troszkę, nie? Poczekajcie, poczekajcie. Podgłośnie tutaj troszkę. Ciao, ciao.
Yeah. Ua, ua, disco, disco. Dobra, film się kończy, ściszamy trochę muzę, żebyście nie ogłuchli. Mam nadzieję, że było tak. I to był setup Grześka. Jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda. Przelećmy jeszcze setup Grześka od początku. Może włączmy, żebyście zakodowali, że to jest Grzecha. Tak to dyskotykowo u Grześka w pokoju jest. Pełny wypas, proszę bardzo, Energy 2000 prawie że, ale fajny pomysł Grzechu z filmem. Chylę czoła. Generalnie jak... No tak, jeżeli byście mieli taką ochotę, to jak najbardziej możecie mi przysyłać albo linka do filmu, ja go umieszczę, albo jeżeli film nie jest duży, to wrzucić mi go do maila. No i mamy pierwszego kandydata do finału. To był Grzechu. To był Grzechu, a my lecimy dalej. Lecimy teraz, moi drodzy, poczekajcie, bo się tutaj pogubię, a nie chcę nic pomieszać. Okej, okay, jest już dobrze. Nie mam tego, nie mam, dobra. Lecimy, proszę bardzo. Może nie zdjęcie setupu, albo od setupu zaczniemy. Dobra, jak ma być setup, to setup. Mało niestety widać z biurka, ale coś będzie. Nie, to chciałem. Ale coś będzie widać. Kronikarz. Kronikarz przysłał do konkursu swój setup, który buduje w kolorach biało-czarnym. Żeby było sprawiedliwie, też mam kilka słów od niego, które mi załączył do zdjęć, które przysłał, więc pozwólcie, że je zacytuję i przytoczę. Dobra, może na końcu. Można, tak, bo to jest wyrwane z kontekstu, nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Najpierw wam pokażę, co kronikarz przysłał. Sorry za mieszanie, ale chcę, żeby było dobrze i w miarę logicznie to wszystko poukładane. Niestety... Zróbmy tak, że to jest pierwsze zdjęcie kronikarza. O, bardzo proszę. To jest setup kronikarza. Na zdjęciu widzicie pamięć Corsaira, Vengeance, low profile. Proszę bardzo, na tle pięknej tapety na monitorze. Wentylatorki, ale lećmy dalej. Do tego wrócimy. Wróćmy do setupu, do samej budy może w ten sposób. Komputer zbudowany jest cały czas, bo kronikarz go jeszcze nie skończył robić. Tutaj będzie zmieniane jeszcze parę rzeczy. Przysłał w momencie, w którym jest praktycznie niby pod koniec tej budowy swojego setupu, ale o tym też wam za chwileczkę przeczytam, co nam on napisał w wiadomości. Dobra, może zacznę od kabli. No Grześka, nie było się do czego przyczepić, tutaj tam było widać tylko przeduszki. Tutaj za bardzo też chyba nie ma się do czego przyczepić. Z tyłu, po założeniu tej blachy, nie widać tych kabelków tutaj, które lecą. Aczkolwiek to zdjęcie mogłoby być zrobione, a może jest, żeby nie być... No dobra, nie ma. Gołosłownym... O, to jest fajny zasilacz, o którym też za chwileczkę. Przeduszki. Brakuje grzebieni. Przynajmniej ja tutaj nie widzę grzebienia, a przydałoby się, bo tutaj już w tym momencie te kabelki od karty graficznej się plączą. Ale to nic. Generalnie wygląda to ładnie, bo są przeduszki. Tak. No nie dlatego ładnie, ale dlatego, że ktoś się postarał. Z tego, co tutaj kronikarz napisał, właśnie w tym miejscu wam zacytuję. Chcę dodać, że oploty na kable były robione własnoręcznie, jak również malowanie całego GPU sam wykonałem. Dobrze, przeczytam, bo tak napisał. Źle wyglądające kable USB i audio też będą w takim dwukolorowym oplocie. O, widzicie, i się już wyjaśnia. Jak te od panelu przedniego, tylko nie mogę znaleźć odpowiedniego rozmiaru. Podobno rozmiar ma znaczenie. Zatoki 5.25 całe zostaną zabudowane coverem z podświetlonym logiem Corsaira. Może wam tutaj pokażę. W miejscu przepustu po 3,5 cala będzie cover, do którego z obu stron będą montowane dyski 2,5 cala. Niedługo, jeżeli budżet pozwoli, zamówię u szklarza szkło hartowane na cały bok, jak to jest mniej więcej między innymi BeQuiet Dark Base 900. Fajny pomysł, może to fajnie wyglądać ta obudowa.
To jest obudowa w ogóle Corsair 500R White, jakby ktoś pytał. To jest Corsair i ja jakby tutaj faktycznie założyć taką taflę szkła, może to ciekawie wyglądać pod warunkiem, że albo będzie to szkło przydymione, tak mi się wydaje, wtedy ładnie by to wyglądało, albo jeżeli to ma być jasne, przezroczyste szkło, to by się trzeba było pozbyć tych 5,25 zatok, żeby nas tutaj nie straszyły przez szybę. Ale generalnie powiem wam, dobra, powiem wam, co ma, zamotany dzisiaj jestem, powiem wam, co ma kronikarz w swoim komputerze. Sercem komputera kronikarza jest Phenom 2 X4 955 Black Edition. Podkręcony na 3,8 GHz na napięciu 1,4 V. Płyta Asusa M4A89 GTD Pro. Karta graficzna Sapphire Toxic R9 280X. Pamięć 4 GB HyperX Black 1333 MHz oraz Corsair Vengeance 1866 MHz. Trochę takie średnie połączenie, bo HyperXa masz jednego w jednej kostce 4 GB, a Corsairy masz dwa, czyli masz razem trzy kości pamięci o różnych taktowaniach. Więc trochę słabo, ja bym wyjął tego HyperXa i zostawił po prostu 8 giga od Corsaira. Będzie to chodzić, myślę, sprawniej. Co do obudowy, mówiłem, Corsair 500R. Dysk na system Transcend SSD 370S 120 GB i dysk twardy Barracuda 1 TB na dane. Zasilacz Super Flower Lidex Platinum 1200 W. Rozumiem, że to z zapasem, bo to taki overpower trochę. Jak widzicie, on ma fajnie zrobione wyjście kabli modularnych. Każde z tych wyjść jest podświetlane osobną lodą. Osobną diodą LED. Diodą LED są podświetlane te wyjścia do kabli modularnych. No i zbliżenia mamy z wnętrza komputera kronikarza. Proszę bardzo, przedłużki do kabli, własnoręczna robota. Tak jak mówiłem wcześniej, da się, trzeba tylko troszeczkę chęci. No i jak najbardziej też odrobinę umiejętności, bo ktoś jak ja z dwoma lewymi rękami do tego typu rzeczy, ja bym na pewno po pierwsze nie miał cierpliwości, żeby to zrobić, a po drugie by wyszło mi to brzydko i pewnie bym cały upaprał po drodze. Tu wyszło ładnie. Jest ok, myślę. Transcend, dysk twardy i te głośniki, o których jeszcze wam nie powiedziałem. Modcomy MCMHF60U. Jeszcze też nie powiedziałem, co ma kronikarz na biurku i w tym momencie przy okazji prezentacji klawiatury Cooler Mastera Devastatora powiem wam, że ma jeszcze monitor, tam z tyłu się kryje LG Flatron W2052TQ, drugi monitor Samsung S24C300B i trzeci monitor BenQ GL2460HM. Szkoda, kronikarzu, że nie przysłałeś zdjęć całego setupu z tymi trzema monitorami, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś u nas pracował na trzech monitorach. To znaczy u nas, nie u nas. No, generalnie takich zdjęć nie dostałem jeszcze chyba z trzema monitorami, z tego co pamiętam. Dwójki jak najbardziej się zdarzają, natomiast z trzema chyba nie pamiętam, żebym dostał. Chyba, że coś pokręciłem, bo ja mam pamięć dobrą, ale krótką. Co dalej na biurku ma kronikarz? Myszka Tracer Sniper, Mousepad Razer Goliatus Control Edition Extended, klawiatura mówiłem, słuchawki Sennheisery HD202 i głośniki, które widzieliście, Modcomy MCMHF60U. Uwielbiam wymawiać te nazwy. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Język se na nich łamać. Tu jeszcze a propos myszki, zdjęcie myszki Tracer Sniper. Tak jest. Ostatnio przyszedł do mnie pan i poprosił o myszkę Tracera. Bym prosił myszkę Tracera, chciałbym kupić. Także to jest Tracer Sniper. O, dobra. I pierwsze zdjęcie. Piękny setup z pamięciami. Tutaj jeszcze to, co przepominałem szybciutko. Wentylatory, chłodzenie, górny panel obudowy z tego, co kojarzę. No i te przedłużki własnoręcznie robione, zbliżenie na Super Flower, bo nie to kwiat, tylko przepływ, Flower. No i jeszcze raz zdjęcie kronikarza, dużo pracy włożone w zestaw, będzie jeszcze więcej, bo będzie kronikarz zmieniał
Też za jakiś czas, w drugim mailu mi chyba napisał platformę, ale na to jeszcze musi troszeczkę poczekać. Także, a nie, to zdjęcie było przednich wentylatorów. A widzicie, okłamałem was i sam siebie, jak ja jestem. No. Także jeżeli chcecie głosować na kronikarza, zapamiętajcie, to jest jego setup. Szkoda, że bez monitorów, bo chętnie byśmy zobaczyli pewnie całe stanowisko pracy. No ale cóż, może next time, jakby się dostał do finału, to może podeślę poprawione fotki. Lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. Trzecia osoba, moi kochani. S'il vous plaît vas. To jest Wojciech. Mamy zestaw Wojciecha. Proszę, proszę was bardzo. I kilka słów od Wojciecha też będzie. Cieszę się, że się rozpisali, a nie, że przysyłacie samą słowo konfigurację. Widzę, że Wena wam dopisuje i sprzyja, co mnie bardzo cieszy, bo lubię to czytać i lubię też, tak jak widzicie, zacytować sobie coś takiego waszego. Zacznijmy może od tego, zanim przejdę do statu. Co widać na stanowisku Wojciecha? Monitor Acer Predator GN 24246, nie będę czytał końcówek, bo sobie można język połamać, wybaczcie. Sławki HyperCloudy, HyperXy Cloudy 2, głośniki Logitecha X530 w systemie 5.1. Czekajcie, tylko coś popatrzę, dobrze. Myszka Logitecha M705 i klawiatura Logitecha K120. Taka multimedialna, z tego co pamiętam, klawiaturka. Podkładka pod mysz Hyper Fury. Rozmiar M. Pamiętajcie, rozmiar jest ważny. Nie będziemy drążyć dalej. No i to jest setupik Wojciecha. Setupik Wojciecha przy innym oświetleniu. Bardzo was proszę, za chwileczkę przejdziemy do zbliżeń, a na razie przyjrzyjmy się mu z daleka. I pierwsze zbliżenie, proszę państwa, klawiaturka Logitech K120 plus myszka bezprzewodowa też Logitecha M705 i podkładka w rozmiarze M. I proszę bardzo, po co ja mam wam mówić, co Wojciech ma w swoim komputerze, skoro przysłał nam takie fajne zdjęcie. Wy sobie przeczytajcie, co ma Wojtek w środku, znaczy w swoim komputerze, a ja wam w tym momencie zacytuję to, co Wojtek napisał. Cytat, uwaga, start. Zainwestowałem w komputer na przyszłość, to znaczy wybrałem lepszą obudowę, dokupiłem kabelki kosztem karty graficznej. Tydzień temu w moim setupie była MSI GTX 970, ale zebrało się trochę gotówki i w Black Friday udało mi się kupić 1070 od MSI-a w wersji Z w cenie wersji X. Jeśli chodzi o myszkę, nie jest ona jakoś specjalnie wyszukana, ale bezprzewodowa i dla mnie wygodna. Natomiast klawiatura jest bardzo standardowa, ale myślę o dopełnieniu całego zestawu klawiaturą HyperX Alloy FPS. Zdjęcie z projektorem to jest to, co lubię w swoim setupie. Komputer jest niesłyszalny, gdy siedzę na kanapie, a przy tym mam 110 cali obrazu na ścianie. Dlatego też głośniki są rozmieszczone w ten sposób. Oczywiście tylnych nie było na zdjęciu. Komputer poza kinem domowym oczywiście spełnia rolę w pełni jako naprawdę dobra stacja gamingowa. W połączeniu z monitorem 144 Hz. Nareszcie mogę w pełni wykorzystać jego potencjał. Do całego zestawu dochodzi jeszcze kierownica Logitech G27 ze statywem WheelStand Pro, ale nie trzymam jej cały czas między nogami. To dobrze. I dlatego nie znalazła się na zdjęciach. I to jest to, co Wojciech napisał od siebie. A za chwileczkę zbliżenia. Nie na to, co Wojciech trzyma między nogami, tylko na to, co Wojciech ma w swoim komputerze. Mam nadzieję, że takie zdjęcie jest. O, bardzo proszę. Pierwsze zdjęcie z samej skrzynki Wojtka. I za chwileczkę omówię, co jest w środku. To jest zdjęcie. To zdjęcie mi się spodobało, dlatego na tym zdjęciu na chwileczkę się dłużej zatrzymamy, a ja wam przeczytam, co ma Wojtek komputerze. Płyta główna MSI Z97 Gaming 3, procesor, chociaż już widzieliście, ale ja to muszę zrobić pro forma. Procesor Intel i5-4690K podkręcony na 4,3 GHz. Chłodzenie BQI Darkrock 3, pamięć Hyper
X-Savage 8 GB 2400 MHz, karta graficzna MSI GTX 1070 Gaming Z. Zasilacz Be Quiet Pure Power 9 530 W. Pierwszy dysk SSD Evo od Samsunga 851 TB. No ładnie. Dysk twardy WD Blue 1 TB. Nagrywarka, kable przedłużki Bitfenix Alchemy, obudowa Fractal Design Define R5 Blackout Edition z oknem. Prawie jednym tchem, aż normalnie się zastanę i muszę się napić. Fajnie zrobiony patent z tymi diodami pojedynczymi. Wygląda troszeczkę jak choineczka, ale to w pozytywnym, absolutnie w pozytywnym znaczeniu. Podoba mi się, święta się zbliżają, jak nic można postawić sobie koło stołu wigilijnego i puścić skąpa kolędy. Albo jakieś nawet fajne pastorałki na ścianie na 110-calowym wyświetlaczu, znaczy rzutniku, znaczy obrazie, ekranie. Nie, a poważnie mówiąc, fajnie, to mi się fajny patent podoba, bo nie ma standardowo listw, pasków 20 cm, 30 cm przyklejonych tu, tam. Jest inaczej. I to jest fajne. Jest inaczej. Przy zamkniętej nie widać tego z tej strony, natomiast rzucają taką poświatę na środek, na główną, że tak powiem, scenę komputera, którą widać przez okno i to jest fajne, to jest fajne. To mi się podoba, dużo półek na dyski w tej R5 jest. Co do kabelkologii, jest blacha? Nie ma blachy. Jest blacha? Nie ma blachy. Tych dolnych kabelków od zasilacza Be Quiet'a nie widać. One niestety nie są czarne, one są kolorowe, w sensie mają aż dwa kolory, czarny i żółty, ale są w tej siateczce takiej, wiecie, pleciące. Nie za fajnie to wygląda, jeśli widać na wierzchu, natomiast tutaj jest ok. Przedłużki kabli jak najbardziej ok, grzebień brak, opaska zaciskowa jest. Jest ok. Generalnie dzisiaj się nie mam czego czepiać, bo wszystkie te setupy, które dzisiaj przygotowałem dla Was, które wyście przysłali do zaprezentowania, w sumie generalnie są jak najbardziej ok. Na siłę też nie będę czepiał żadnych kabelków i tak dalej. Sorry za sąsiadów. Dzisiaj jest ładnie, schludnie i elegancko. Tu jeszcze macie z włączonym światłem w pokoju, jak to wygląda. I tutaj proszę bardzo jeszcze zbliżenie na całe wnętrze komputera, żebyście mogli zobaczyć dokładnie jego środek. Ładnie, schludnie, elegancko. Fajne podświetlenie, fajnie to generalnie wygląda. No swoją drogą ciekawe, jakby wsadzić cały sznurek światełek choinkowych, LED-owych do obudowy, jakby to wyglądało. Aż se muszę kiedyś sprawdzić, chyba taki film przed świętami jeszcze nagram. Moje podświetlenie LED-owe będzie się nazywał filmik. I zasilacz Be Quiet'a w pełnej okazałości. Razem z 1070 od MSI'a. Swoją drogą fajny deal, Wojtku. Aczkolwiek nie wiem, gdzie to kupiłeś, bo nie rzuciła mi się taka promocja na obniżkę Z-ki od MSI-a, więc tak z ciekawości możesz gdzieś tam szablnąć maila albo napisać na czacie, później gdzieś tam może przewinę, jak mi się uda i zdążę z czasem. Dobra, mamy już trzech widzów za nami, trzy setupy za nami i zdążamy nieubłaganie do ostatniego. Ostatni setup, który dzisiaj Wam zaprezentuję, jest setupem, moi drodzy, proszę bardzo, widza Kamila. Kamil. Tak jest. Kamil przygotował dla nas coś takiego. Świeci się Kamil, w sensie, że jest na ekranie widoczny, że to Kamil. Jest widoczny, bardzo dobrze. Co ma na biurku Kamil? Monitor Samsung SyncMaster 2043. NVX 22 cale. Do tego myszka Rokat Lua i Gigabyte, klawiatura Gigabyte Force K7, podświetlana klawiaturka od Gigabyte. Tak wygląda setup Kamila przy zgaszonym świetle. No, także świeci się wnętrze komputera, monitor, no to standardowo. No i klawiaturka i myszka też są podświetlane. Przepraszam Was bardzo, muszę sobie łyknąć. I zbliżenie na klawiaturę Gigabyte Force K7 i myszkę gamingową Rokata. Na podkładce SteelSeries dodatkowo jeszcze, bo tego Kamil nam nie napisał. I proszę bardzo. Skrzynka, centrum dowodzenia
a raczej mózg centra dowodzenia, centrum dowodzenia. Kamila, ja sobie tylko jeszcze przeglądnę, o, tutaj będzie lepiej widać, co Kamil ma w swoim komputerze. Zacznijmy od procesora. Procesor Intel i5-6500 na płycie głównej MSI B150 Gaming M3. Karta graficzna MSI Radeon R9 384 GB pamięci. Pamięć, a propos pamięci, pamięć Kingston HyperX Fury 8 GB w dwóch czwórkach DDR4 2133 MHz. Dysk twardy systemowy Samsung 850 EVO 250 GB i zasilacz Be Quiet System Power 8 600 W ukryty w piwnicy na dole w obudowie Silentium PC Regnum RG1W. Chłodzenie Silentium PC Fera trójeczka HE1224 wersji drugiej i kable przedłużacze od Bit Phoenixa. Przedłużanie mamy kompletne, czyli zarówno podwójne zasilanie płyty, jak też zasilanie karty graficznej. Dobrze. O, i tutaj takie artystyczne zdjęcia Kamila. Bardzo proszę. Ale wróćmy jeszcze do środka. W sumie też się nie mam czego przyczepić. Kable są praktycznie niewidoczne. Testy wywodzą z przepustów, bardzo ładnie poprowadzone. Jedyne co, to mógłbym coś z tym kablem od wentylatora zrobić, skrócić go, związać gdzieś drucikiem tutaj, w tym miejscu myślę, że nie wisiałby tak, ale generalnie też nie jest źle. Tak jak mówię, dzisiaj mam dobry humor, dzisiaj się nie czepiam, no w sumie za bardzo nie mam się czego czepiać. To jest inna inszość. Według mnie wszystkie dzisiejsze zestawy są jak najbardziej okej, okay, i cieszyłem się, jak oglądałem te zdjęcia, że takie fajne rzeczy żeście mi ostatnio poprzesyłali do mojego setupu. Dobra, i tutaj zbliżenie na sekcja zasilania. Tak, sekcja zasilania. Proszę bardzo. Wentylator z tyłu też LEDowy. Jeszcze jedno zbliżenie na tył karty graficznej z backplate'em. Oczywiście i te kabelki od płyty. Niestety tu mi się grzebienie jakieś przydały, żeby to ładnie poukładać, ale dzisiaj się nie czepiamy. Dzisiaj się nie czepiamy. Dzisiaj pokazuję, objaśniam, opowiadam, a wy za chwileczkę głosujecie, bo to ostatni kandydat Kamil. Jeżeli chcecie na niego głosować, to sobie zapamiętajcie, że to jest jego właśnie setup. Dobrze, moi kochani, przebrnęliśmy, moi drodzy, przez wszystkich uczestników dzisiejszych czwartych eliminacji. Czterech za nami, nawet film był jeden. Pozytywne zaskoczenie, coś fajnego, coś innego dla rozruszania i mnie i was. A za chwileczkę wkleję na czata oczywiście link do głosowania. Także skupić się, przygotować i będziemy 5 minut głosować. Chyba mi się zrymowało. Nieważne. Uwaga. Lecimy. Proszę bardzo. Głosowanie. 5 minut głosowania. Aha, no tak, linka dałem, a nie pokazałem. No, widzicie. Poczekajcie, już naprawiam swój błąd. Generalnie nie ma co pokazywać. Wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Głosować oczywiście już jak najbardziej możecie. No i mamy w mieszanej kolejności Grzesiek, Kronikarz, Wojtek i Kamil. Możliwe, że u was to wystąpi innej kolejności, bo jest włączone mieszanie odpowiedzi. No, także wam to schowam, żebyście się nie sugerowali ilością, bo już jest więcej niż było przed chwilą, na szczęście. Głosować, bo frekwencja jest spoko na live'ach, natomiast z tym głosowaniem coś tutaj słabiutko u was, moi drodzy, słabiutko. Powiem wam, że bardzo wyrównana głosowanie, tyle na razie mogę wam powiedzieć. Praktycznie wszyscy mają po tyle samo głosów w danej chwili, w danym momencie. I tak, moi drodzy. Troszkę szkoda, że dzisiaj nie możemy pogadać po filmie na afterze, ale myślę, że sobie nadrobimy to może jeszcze przed świętami, chociaż terminy i wszystkie zajęcia są dosyć napięte, bo to przygotowania świąteczne. Dzisiaj jechałem przez miasto. Ja nie wiem, co ci ludzie robią. Generalnie do skrętu pod jeden market w Krakowie była prawie 1,5-kilometrowy korek. Zajęli cały prawy pas do skrętu.
Właśnie wszyscy chcieli dostać do hipermarketu na zakupy. Ja wiem, że święta za 2 tygodnie, ale myślę, że to powinniśmy się tak rozłożyć i w tygodniu, a nie tylko wszyscy niedziela, hura, do sklepu. Ciekawe, co oni zrobią, jak wejdzie ta ustawa i nie będzie można handlować w niedzielę. A swoją drogą, ciekawe właśnie a propos ustawy, bo nie wiem, czy tak myśleliście, ale ta ustawa ma też, przynajmniej w tej formie, w której obecnie jest zapisana, ma też, może wam dorzucę linki, ma też dotyczyć sklepów internetowych. Więc jeżeli faktycznie nie zmienią tego, to niestety, ale w niedzielę, przez całą niedzielę do poniedziałku do godziny 6 rano nic sobie nie kupimy w żadnym sklepie internetowym. I to już nie mówię tylko o komputerach, ale w żadnym po prostu. Jeżeli tego nie zmienią, to będzie trochę lipa, bo na pewno gospodarka siądzie, koniunktura siądzie, dużo ludzi straci pracę, tak? No bo co, oni będą wyłączać te sklepy na niedzielę? Przecież to jest jakiś poroniony pomysł. No, mam nadzieję, że to poprawią na tyle, że to będzie jakoś w internecie funkcjonowało. Moi drodzy, 54 głosy oddane, także klikać w linka, klikać i głosować. Szybciutko. Jeszcze 2 minutki głosowania, bo jak zwykle się rozgaduję. Może nie jak zwykle, ale się czasem lubię rozgadać. No i mi się wątek urwał, o sklepach internetowych coś mówiłem. Aha, że ma być zakaz handlu. No, ciekawe, co oni zrobią wszyscy w niedzielę, przecież oni z nudów umrą. Jak będą siedzieli, oglądali po raz kolejny wydanie Polsatu z Kevin Sam w domu, bo pewnie Polsat będzie już to w każdą niedzielę puszczał. A nie tylko w święta i w każdy tydzień poprzedzający święta, począwszy od października. Lubicie Kevina? Podobno kiedyś była taka akcja, jak Polsat nie chciał puścić, że święta bez Kevina to nie święta. I ludzie pisali petycje, żeby puścić im Kevina w święta. Jeszcze minutka. Jeszcze minutka, moi drodzy. I zamykamy głosowanie. Kto dzisiaj wygra? Kto wygra dzisiaj? Czy Grzechu, czy Kronikarz, czy Wojtek, czy też Kamil? Wszystko leży w waszych rękach. Nadal walka jest dosyć wyrównana, że tak powiem. No, moi drodzy, także myślę, że dużo, naprawdę dużo zależy od waszych głosów w tym momencie, więc spinać tam kciuki, spinać wskazujące palce na myszce i klikać w te linki. A żeby nie było, to wam dorzucę. No właśnie, Hejka, musisz nadrobić koniecznie i opowiesz mi w wielkim finale 25, co było w Kevinie. Tak, dlatego się śmieję z tym Kevinem, bo oni przed świętami zaczynają puszczać bardzo często tego Kevina. W telewizji, jak ktoś nie podchwycił mojego żartu. Tak w ogóle to się was nie zapytałem wcześniej, jak muzyka, czy nie za bardzo ściszyłem, albo czy nie za mało ściszyłem. Bo zmniejszałem głośność i nie wiem, ale nie krzyczycie chyba za bardzo, przynajmniej nie widzę nic, rzucam kątem oka na czata i nic nie widzę, więc myślę, że jest dobrze. Dobra, moi drodzy, 15 sekund. No, ciekawie to wygląda. Ciekawie to wygląda, więc myślę, że jeszcze powinniście się troszeczkę spiąć i parę głosów jeszcze oddać. Co do powtórek święta, powiem wam tak, że powtórki to ja w telewizji, jak już włączam telewizor, to widzę, że jest znowu jakaś powtórka któregoś filmu wysokobudżetowego, który nakręcili w Stanach rok temu i reklamują na jakimś tam kanale jako super hit. I on tak leci sobie co 3 dni jako super hit. Nie ma co oglądać w tej telewizji, powiem wam szczerze. To już wolę sobie włączyć zdecydowanie jakiegoś National Geographica, czy Discovery, czy coś innego, jakiegoś takiego fajnego, to na czym coś mądrego w miarę leci, niż oglądać ten chłam, co jest w TV. Dobra. Koniec głosowania. Uwaga. Muszę to zablokować. Gdzie to się blokuje? Tu się blokuje. Stop. 65 głosów. Ktoś zdążył w ostatniej sekundzie. Normalnie, w ostatniej sekundzie. 65 głosów. No i kto wygrał?
Proszę bardzo, kto nam wygrał? Już wam pokażę, nie będę was trzymał w niepewności. Gdzie to było? Głosowanie. 3-4? Ciach. I kto wygrał? 33,8% na Wojtka, 30,8% na Grześka, 21,5% na Kronikarza i 13,8% na Kamila. Także zwycięzcą dzisiejszych czwartych eliminacji mój setup został Wojtek. Tak? Tak, Wojtek. Gratulacje, Wojtku. I dzięki wszystkim za przesłanie również fajnych zdjęć. Natomiast pokażę wam jeszcze raz. Momencik, żebym nie dał ciała nie patrzeć. Na razie zamknąć oczy, nie podglądać. Zamknąć oczy i nie podglądać. Bo to nie to. No i już mi się wszystko oczywiście pomyliło. No i co się zepsuło? Coś się normalnie zepsuło. No, zepsuło się. Jak nic się zepsuło. Przepraszam was. Usterka techniczna. Żebym się jeszcze nie pomylił. Wojtek? Halo, Wojtek? Wojtek? Wojtek, 33,8% głosów oddanych na Wojtka. Pierwsze miejsce, gratulacje dla Wojtka za jego zestaw, setup Wojtka. Bardzo proszę, z fajnym pomysłem na rzutnik, wyświetlenie swojej specyfikacji na ścianie. Gratulacje Wojtku, gratulacje dla wszystkich uczestników tych eliminacji. A ja zapraszam na ostatnie już eliminacje w przyszłym tygodniu, w którym znowu będziemy wybierali tym razem już ostatniego w tym roku kandydata do finału, ostatniego w tym roku sezonu, sezonu trzeciego, mój setup, który odbędzie się 25 grudnia w święta. O której godzinie to jeszcze dowiecie się z mojego fanpage'a na Facebooku, do którego zachęcam, żeby na niego wchodzić i polubić. Jeżeli się podobało, dajcie kciuki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał, moi drodzy. I ode mnie to tyle na dzisiaj. Tym oto setupem Wojtka, zwycięzcy dzisiejszych eliminacji, żegnam się z wami czule, bo niestety dzisiaj afterka nie będzie, ale postaram się to wkrótce nadrobić z nawiązką. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo, może nawet jutro w jakimś filmie na moim kanale. Pozdrawiam was, Wideoblog Tech, cześć!